W ramach akcji Mam Terapeuty rozmawiamy o psychoterapii i o zdrowiu psychicznym. W związku z tym moim pierwszym gościem jest profesor doktor habilitowana Ewa Trzebińska, prorektor do spraw dydaktyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, niekwestionowany specjalista z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i psychologii jakości życia. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, jaka jest pani recepta na zdrowie psychiczne? Ze zdrowiem psychicznym jest o tyle dobrze, że jest dużo dróg do osiągnięcia zdrowia psychicznego i można powiedzieć, że właściwie wszyscy jesteśmy tak skonstruowani psychicznie i biologicznie zresztą, żeby w dobrej kondycji psychicznej przeżyć życie. W związku z tym tak naprawdę przede wszystkim chronienie zasobów, które mamy, dbanie o swoje zdrowie psychiczne właśnie jest taką uniwersalną receptą. Oczywiście to się jakoś może przełożyć na różne bardziej konkretne działania, ale to już w zależności od warunków życia, od zdarzeń, z jakimi mamy do czynienia, także oczywiście z naszymi osobistymi cechami, ponieważ niektóre z nich są bardziej sprzyjające zdrowiu psychicznemu, inne mniej. Niektóre są takimi czynnikami ryzyka, na nie szczególnie trzeba uważać. A jaka jest kondycja zdrowia psychicznego Polaków? Kondycja zdrowia psychicznego Polaków, jak pokazują różne badania, jakie w tym zakresie się prowadzi, można powiedzieć, jest podobna jak ludzi na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że mniej więcej co piąta osoba przynajmniej raz w życiu będzie miała problem ze zdrowiem psychicznym. I szacunki, które robi się z kolei w Polsce w tym zakresie, pokazują, że około 20% Polaków, trochę więcej, ale to są szacunki, więc oczywiście to nie są jakieś precyzyjne liczby, rzeczywiście ma problemy ze zdrowiem psychicznym, więc to jakoś się zgadza z tym ogólnym trendem w tym zakresie. Około 20% Polaków ma problemy w jakimś momencie swojego życia, ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Zaczyna szukać specjalisty. No tu właśnie jest problem, zresztą nie tylko nasz lokalny polski, w ogóle jest taki problem, że ludzie, którzy mają problem ze zdrowiem psychicznym, zbyt rzadko szukają pomocy specjalistycznej. W Polsce w porównaniu na przykład z innymi krajami europejskimi jest pod tym względem gorzej. Szacuje się znów, że około 10% osób, które mają problem ze zdrowiem psychicznym, proszę zwrócić uwagę, 10% to jest bardzo niewiele, na świecie szuka pomocy specjalistycznej. W Polsce to jest poniżej 5%. To faktycznie bardzo mało, ale jak pani myśli, z czego to wynika tutaj w Polsce? Wynika to, myślę, z wielu różnych znów czynników. Jednym z nich, co znów pokazują sondaże, jest lęk przed zaburzeniami psychicznymi. Sondaże pokazują, że Polacy najbardziej, jeśli chodzi o problemy zdrowotne, najbardziej boją się zaburzeń psychicznych, boją się ich bardziej niż choroby nowotworowej, niż AIDS, niż chorób układu krążenia. Więc taki lęk przed tym, żeby dopuścić do siebie to, że ja sama, czy ktoś z moich bliskich komu być może powinnam poradzić, udanie się do specjalisty właśnie w związku z problemami zdrowia psychicznymi, może być jednym z powodów, dla których te wskaźniki u nas są takie niskie. I na całym świecie, ponieważ tak jak mówię, to nie jest jakieś takie zjawisko wyłącznie występujące w Polsce. Drugim czynnikiem bardzo ważnym jest negatywne ustosunkowanie do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i w ogóle do samych zaburzeń psychicznych. W jednym z sondaży, który na ten temat prowadzono, pytano respondentów o słowa, jakie znają, które odnoszą się do problemów ze zdrowiem psychicznym. No i kiedy w raporcie z tego sondażu przytaczano te właśnie słowa, to okazało się, że lista słów pejoratywnych, często bardzo obraźliwych, bardzo nasyconych negatywnymi emocjami, jest naprawdę bardzo długa. Są to bardzo dziwne, bardzo różne
słowa. Jest znacznie krótsza lista słów neutralnych i stosunkowo krótka, naprawdę krótka lista kilku słów, no, które mają taki charakter, powiedziałabym, nieafirmujący w sensie oczywiście jakiegoś podnoszenia wartości tego typu problemów, ale no, przyznawania im po prostu racji bytu, tak jak innym problemom zdrowotnym. Odnoszę też takie wrażenie, że o problemach zdrowia psychicznego nie mówi się tak wiele jak o tej fizycznej części problemów zdrowotnych i jest to naturalne, że kiedy boli nas noga, idziemy do chirurga, ząb do dentysty, natomiast niekoniecznie jest tak z opieką nad zdrowiem psychicznym. Ma pani rację. W tym samym sondażu na to samo pytanie właśnie o to, o te słowa, które odnoszą się do zdrowia psychicznego, dosyć spora część respondentów odpowiedziała: nie znam takich słów, nie rozmawiam na ten temat. To też pokazuje pewien rodzaj zablokowania tego tematu. Powiedzmy, że docieramy do momentu, w którym osoba jest już zdecydowana na rozpoczęcie poszukiwania pomocy i mamy tak naprawdę trzech specjalistów. Psychologa, psychiatrę i psychoterapeutę. I teraz czym różnią od siebie się te zawody i tak naprawdę do kogo, kiedy powinniśmy się udać? Bo mam takie wrażenie, że często te zawody są ze sobą mylone. To prawda. Najłatwiej scharakteryzować zawód psychiatry. Psychiatra to jest lekarz medycyny, przygotowany zawodowo do tego, żeby wpływać na procesy psychiczne człowieka za pomocą metod biologicznych. Psychoterapeuta to ktoś, kto potrafi wpływać na procesy psychiczne człowieka za pomocą metod psychologicznych, czyli stosując pewne techniki, które stawiają przed człowiekiem określone zadania. Te zadania wywołują, ich wykonywanie wywołuje określone procesy psychiczne i odpowiednio postawione, dobrane zadania sterują w taki sposób procesami psychicznymi, że powinno to przynieść poprawę funkcjonowania psychicznego. No i wreszcie psycholog. Psycholog to jest ktoś, kto posiadł wiedzę i umiejętności dotyczące funkcjonowania psychicznego i społecznego człowieka i bardzo często zajmuje się różnymi sprawami, które w ogóle nie mają związku ze zdrowiem psychicznym. Psychologia jako nauka jest bardzo dobrą podstawą do psychoterapii. Więc można by było powiedzieć, że byłoby bardzo korzystne, gdyby każdy psychoterapeuta był psychologiem, czyli posiadał wiedzę psychologiczną. Jeśli chodzi o specyfikę tych oddziaływań psychoterapeuty i psychiatry, bo w gruncie rzeczy tak trzeba na to patrzeć, to warto powiedzieć, że są pewne problemy dotyczące zdrowia psychicznego, które koniecznie wymagają oddziaływań właśnie medycznych. To są takie problemy, w których potrzebny jest relatywnie szybki i radykalny wpływ na to, co się dzieje z człowiekiem. Na przykład co takiego może się dziać? No, na przykład depresja, czyli bardzo głębokie obniżenie nastroju, prowadzące często do bardzo poważnych szkód życiowych, nie cierpienia, ale także szkód życiowych. Osoba w głębokiej depresji może być niezdolna do wykonywania tego, czego wymaga od niej jej sytuacja życiowa. Może też mieć myśli samobójcze, więc to staje się niebezpieczne. To głębokie obniżenie nastroju dla niej samej i wtedy jest potrzebny właśnie możliwie szybki, radykalny sposób na to, żeby to obniżenie nastroju jakoś pokonać. Innym przykładem są objawy schizofrenii, czyli urojenia i halucynacje, czyli taki przebieg procesów poznawczych, który powoduje, że człowiek traci kontakt z rzeczywistością, no i wobec tego trudno mu jest się w tej rzeczywistości poruszać, no więc znów jest to taki dość dramatyczny przebieg zaburzenia, który także wymaga
radykalnych oddziaływań. Tak naprawdę w wielu przypadkach zaburzeń psychicznych takim najskuteczniejszym, najkorzystniejszym dla pacjenta sposobem pomocy jest łączenie medycznych i psychoterapeutycznych oddziaływań. To się może dziać w różny sposób, w różnej kolejności, w zależności od przebiegu samego zaburzenia, także dostępności tej pomocy, ale takie powiązanie bywa właśnie tych metod medycznych i psychologicznych bywa często wręcz niezbędne, żeby efekt w postaci przywrócenia zdrowia psychicznego rzeczywiście miał miejsce. Tak jak pani powiedziała, psychiatra to lekarz medycyny. Natomiast kim tak naprawdę jest ten psychoterapeuta? To znaczy, jaki jest jego proces kształcenia, certyfikacji i po czym poznać, że w momencie, kiedy przychodzimy do gabinetu czy przychodzimy na spotkanie z takim psychoterapeutą, ta relacja może faktycznie przynieść dla nas jakieś oczekiwane skutki? Psychoterapeuta przygotowuje się do wykonywania swojego zawodu poprzez określone szkolenia, także bardzo często własne doświadczenia psychoterapeutyczne. Przygotowuje się zwykle w zakresie pewnej określonej metody psychoterapeutycznej. Jest bardzo wiele metod psychoterapeutycznych. Ich zakresie są pewne określone procedury, które uważane są za niezbędne, żeby ktoś, kto chciałby tą metodą psychoterapii się posługiwać, niezbędne do tego, żeby je przejść. Obejmuje to zwykle kilka lat szkolenia teoretycznego i praktycznego, a także, jak powiedziałam, bardzo często także własne doświadczenie bycia w terapii. Kończy się zwykle taki okres szkolenia uzyskaniem określonej licencji czy certyfikatu w zakresie tej określonej metody, w jakiej psychoterapeuta się szkolił. Jest to oddzielny sposób zdobywania kompetencji zawodowych od na przykład studiów. Zajmują się tym wyspecjalizowane instytuty, centra terapeutyczne, takie, które reprezentują te właśnie różne metody terapeutyczne. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.